Wtorek, 9 stycznia, Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego i odwołany dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica wraz ze zmianą układu sił politycznych został odwołany przez nowego ministra klimatu i środowiska. W związku z tym, że w regionie zasiada w ławach radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, ministerstwo zwróciło się o wydanie decyzji o odwołaniu. Jego następcą ma być Witold Kos, Fatima Orlińska. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przegłosowali i Józef Kubica, dotychczasowy dyrektor Lasów Państwowych, pożegna się ze stanowiskiem. Co prawda kilka dni temu nowy rząd powołał już jego zastępcę, jednak by rozwiązanie stosunku pracy mogło zostać uznane za zasadne, konieczna była zgoda Sejmiku. Józef Kubica jest radnym od 2015 roku, a utrata dotychczasowego stanowiska nie oznacza jednoczesnej utraty mandatu. Nie jesteśmy tutaj stroną, żeby oceniać w jakikolwiek sposób profesjonalizm czy wykonywanie obowiązków przez radnego Kubicę. To jest sprawa czy relacja pomiędzy dyrektorem lasów, a właściwym ministrem. I tu jest ta relacja. My jesteśmy od tego, czy tą zgodę wyrażamy, czy też nie wyrażamy. Jest to taka swego rodzaju ochrona pozycji, czy możliwości wykonywania mandatu radnego. I to chcę też podkreślić, że to nie wiąże się z utratą tego mandatu, żeby tutaj była jasność. A konieczność wydania zgody przez samorząd wynika z ustawy. Sam Józef Kubica podczas głosowania w swojej sprawie nie uczestniczył, jak tłumaczył reprezentującego radny klubu PiS, to z uwagi na obowiązki służbowe. W jego imieniu Marcin Kozik odczytał list, w którym radny Kubica podkreśla, że od ponad 40 lat działa na rzecz ratowania lasów, a sam klub PiS nie zgadza się z trybem odwołania. Naturalnym są zmiany, jeżeli chodzi o dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Jest nowa ekipa rządząca, która ma swojego kandydata. Chodzi tutaj jak gdyby o tryb odwołania. To jest tryb, który wskazałem jako ekstraordynaryjny w sesji nadzwyczajnej. Można to zrobić było innym trybem na zwykłej sesji. Z drugiej strony wraz z odwołaniem dyrektora Lasów Państwowych pojawiają się nowe nadzieje. Dotychczasowa opozycja, a dziś przedstawiciele koalicji rządzącej liczą, że nowy zarząd państwowej gospodarki lasami powstrzyma trwające wycinki cennych przyrodniczo terenów leśnych, a zapowiadanym zapobiegnie. Alarmowali o tym w ostatnim czasie społecznicy. My w Mysłowicach już z nadzieją, antycypując trochę przyszłość, licząc na to, że będą nowi leśniczy, nowi nadleśniczy, że będą osoby, które jakby będą skłonne współpracować z takimi aktywistami, mamy już plan na to, żeby w porozumieniu z leśnictwem, żeby to nie była jakaś samowolka, rzeczywiście rozpocząć taką akcję nasadzeń, czyli na tych ogromnych terenach już wyciętych, na tych połaciach wyciętych lasów w okolicach Mysłowic chcemy po prostu zmobilizować społeczeństwo mysłowickie, żeby każdy sobie tam jakieś swoje drzewko mógł mieć, którym się potem, wie pani, też tak wirtualnie zaopiekuje, ale to jest pierwszy już na pomysł ad hoc, który się pojawił w zasadzie od razu po tym, jak ta szansa wystąpiła. Do tej pory nowa minister klimatu wstrzymała lub ograniczyła wycinki w 10 lokalizacjach, a to dopiero początek zapowiadanych zmian. Nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych premier powołał Witolda Kossa. Jedna osoba zginęła w pożarze altany na terenie ogródków działkowych przy ulicy Kaczeńców w Sosnowcu. W akcji brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej. Śledczy prowadzą teraz czynności mające wyjaśnić przyczynę. Magda Sincewicz. Zgłoszenie o pożarze służby otrzymały po godzinie 18:30. Zaledwie kilka minut później strażacy byli już na miejscu. Niestety płomienie objęły już cały budynek. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w celu gaszenia pożaru. Po opanowaniu sytuacji przystąpiono do przeszukania obiektu, w wyniku czego stwierdzono ciało człowieka w znacznym stopniu uwęglenia. Przed przybyciem służb sytuację próbowali opanować znajdujący się na miejscu działkowicze. Jednym z nich był prezes rodzinnych ogródków działkowych za górze Sosnowiec. Paliła się altana murowana. Ładna altana, spaliła się całkowicie. No, nie dało się uratować człowieka, drzwi były zamknięte od wewnątrz. Bo tutaj pan, ten sąsiad, który chciał tam pomóc ratować, ale ogień już był tak duży, że nie byliśmy w stanie po prostu otworzyć drzwi do altany. Altany, której właściciel został w środku. Z relacji świadków wynika, że przyszedł tam w ciągu dnia, by zająć się pracami remontowymi. By się ogrzać, rozpalił kominek. Prawdopodobnie zamknął drzwi na klucz, bo te ciągle się otwierały.
Ujemne temperatury i zlodowa ciały śnieg to zmora każdego kierowcy, zwłaszcza o poranku, kiedy spiesząc do codziennych obowiązków, czas pochłania odśnieżanie, skrobanie szyb czy walka z zamarzniętym zamkiem. Zapytaliśmy dziś kierowców, ale i fachowców o to, jak można sobie życie zimą ułatwić, stosując proste, ale przydatne triki. Fatima Orlińska. Odpali czy nie odpali? To chyba najważniejsze pytanie każdego mroźnego poranka zadawane przez kierowców, którzy swoich samochodów nie parkują w garażach. Żadnego problemu. Do tego szufelki, płyny, zmiotki, wszystkie chwyty dozwolone, kiedy mróz da się we znaki. Kierowcy radzą sobie jak mogą, zaczynając od odpowiednio wcześniejszego wyjścia z domu. To jest sprzęt konieczny w domu. W domu i w samochodzie. No i właśnie, i co za pomocą zmiotki? 20 cm śniegu, pół metra śniegu, także 5 cm śniegu z dachu. A czym pan smaruje uszczelki na przykład? No jest taki smar specjalny do uszczelek, raczej taki spray, no i to tak jakoś raz na jakiś czas. Niestety dzisiaj mi nie odpaliło. O, ale akumulator czy? No akumulator widocznie jest słaby, albo za niska temperatura. Muszę czekać, aż ktoś znajomy przyjedzie, co mi pomoże odpalić. I tu na ratunek może przyjść, a właściwie przyjechać Straż Miejska, która w wielu miastach województwa śląskiego pomaga w kryzysowych sytuacjach. Mamy po prostu kable rozruchowe i udajemy się na miejsce radiowozem, po prostu od naszego radiowozu na kable rozruchowe odpalamy, jeżeli ktoś ma po prostu zbyt słaby akumulator, a w mroźne dni i takie sytuacje często się zdarzają, to wtedy udajemy się na miejsce, jeżeli ktoś zadzwoni i pomagamy po prostu w uruchomieniu pojazdu. Nie ma takiego obowiązku, natomiast jak wiadomo, no, jest to służba, która powinna pomagać ludziom, a nie tylko karać, więc staramy się im pomagać, jak najczęściej się da. Kryzysowe sytuacje w mroźne dni mogą przydarzyć się najbardziej doświadczonym użytkownikom czterech kółek. Specjaliści w tej dziedzinie radzą, jak profilaktycznie przygotować się do tego, co na przełomie stycznia i lutego dziwić nie powinno. Najważniejsza jest jedna zasada, przede wszystkim wymiana opon na zimowe. To jest bardzo ważne, bo jednak dużo ludzi się jeszcze spotyka, którzy dzwonią tak naprawdę przed samymi mrozami, styczeń. Tak naprawdę jeszcze dzisiaj mamy wymianę opon. No to jest troszkę zbyt późno jak na taką pogodę, jaka jest. Smarujemy uszczelki, dodatki, jest teraz dużo takich dodatków fajnych do paliwa. Przede wszystkim też pamiętać o wymianie płynu do spryskiwaczy na zimowy. Są specjalistyczne przyrządy, dzięki którym możemy zrobić taki pomiar sprawności tego akumulatora. Więc no, dobrze wcześniej się przygotować, tak? Podjechać do serwisu. Taki pomiar trwa, no to są takie najważniejsze zasady, żeby dbać o swój samochód. Bo warto pamiętać, że zadbany samochód to bezpieczny samochód, a bezpieczeństwo na drodze to nie tylko bezpieczeństwo kierowcy. Stały kontakt z potrzebującymi, reagowanie na sytuacje kryzysowe, interwencje w domach przemocowych czy tych z problemem alkoholowym. To codzienność pracowników socjalnych. Ich codziennością są także niskie zarobki, wahające się w granicach około 3,5 tysiąca na rękę. Jak ważną pełnią rolę, zmieniając czyjeś losy i co może zmienić się w ich zawodowym życiu, sprawdzała Magda Sincewicz. Rano pan Marcin przychodzi do biura. Odbiera liczne telefony, pisze pisma do różnych instytucji, umawia się na wizyty i wyrusza w teren. Tak dzień w dzień i mimo, że pracuje w MOPS już od lat, za każdym razem nie wie, co go czeka. Wie natomiast, dlaczego to robi. Ja zawsze powtarzam, że pracownikiem socjalnym trzeba się urodzić. Trzeba mieć to coś, żeby móc, że tak powiem, przezwyciężać, bo to też jest trudne patrzeć na ludzką krzywdę i później, żeby tego nie tłamsić w sobie, tylko po prostu sobie z tym poradzić. Poradzić muszą sobie też ci, którzy odpowiadają za finanse pracowników socjalnych, którzy często pozostają w kontakcie z podopiecznymi także poza godzinami pracy, wieczorami, w weekendy czy święta. My jako właśnie województwo śląskie na ten cel przeznaczymy aż 15 milionów złotych na szkolenie i doskonalenie zawodowe. Ja sądzę, że dzięki właśnie projektom, które będą realizowane w naszym województwie, to też ta atrakcyjność zatrudnienia chociażby w przekształcających się instytucjach, tak jak teraz, że 10 aż ośrodków pomocy społecznej przekształci się w centra usług społecznych, to jest nowe rozdanie, nowa perspektywa, nowa jakość pracy, nowe warunki pracy.
pracy, która nie jest łatwa i odpowiednio wyceniana. Pracownicy czują, że zostali pominięci w zapowiadanych i ogłoszonych podwyżkach dla sfery publicznej. Są zaskoczeni, że nie pomyślano tu o co najmniej 30% wzroście wynagrodzeń, jak na przykład u nauczycieli czy administracji publicznej. Jesteśmy w okresie starzenia się społeczeństwa i coraz większych potrzeb w zakresie świadczeń różnego rodzaju, bezpośrednio świadczonych w miejscu zamieszkania. To powoduje spore deficyty kadrowe. Ten deficyt wynika w dużej mierze z niskiego uposażenia. Ten zawód jest nieatrakcyjny. Co jeśli w przyszłości zabraknie tych, którzy pracują w opiece społecznej? Odpowiedzieć może sobie każdy z nas. Letnia zadyma w środku zimy? To możliwe. I to po raz kolejny, bo już 28 stycznia odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundusze będą zbierane na płuca po pandemii. Jak wyglądają przygotowania w Województwie Śląskim? O tym w materiale Magdy Sincewicz. 145 sztabów zarejestrowanych, setki wolontariuszy gotowych do działania i miliony serduszek do rozdania. Wszystko już prawie dopięte na ostatni guzik, aż przyjdzie ten dzień. Przygotowania trwają przez cały rok. To znaczy w sercach organizatorów ta wielka orkiestra zagościła już chyba na zawsze i myślę, że te słowa Jurka Owsiaka, że do końca świata jeden dzień dłużej, to tak naprawdę będzie, bo ciężko z tego zrezygnować. Tym bardziej, że widzi się wielką potrzebę organizacji takiego działania, takiego masowego ruszenia, żeby pomagać innym osobom. Bo ci, którym się pomogło, często potrafią odwdzięczyć się tym samym. Ja jestem tancerką i nieraz już występowałam na scenie właśnie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I też bardzo lubię tą fundację, bo wiem, że mogę i umiem pomóc innym ludziom. I tak już po raz 32, w tym roku dla dorosłych i dzieci i ich płuc po pandemii. Dlaczego to tak ważne? Odpowiedź jest oczywista. Zdrowe płuca to część naszego układu krążenia, więc im większa intensyfikacja ćwiczeń, tym lepsza kondycja układu krążenia, układu sercowo-naczyniowego, a w konsekwencji lepsza jakość życia. I właśnie o taką jakość od wielu, wielu lat dba orkiestra, a wraz z nią wszyscy, którzy postanowili w niej zagrać. W ramach tego finału jak zwykle proponujemy badania zarówno te diagnostyczne, jak i badania obrazowe, jak również porady lekarskie, więc będzie można się dowiedzieć rzeczy, o których być może nie wiemy. Również badania laboratoryjne. Wszystkie te badania wchodzą w skład jednego finału, ale również pokazy naszych fizjoterapeutów. Będzie można zobaczyć sprzęt, który jest naszym udziałem i dzięki temu możemy opowiedzieć, jakie dalsze kroki pacjent w kierunku ku zdrowiu może poczynić. Czynić dobro może każdy z nas w różnej formie. Jako wolontariusz, ekspert, uczestnik różnego typu wydarzeń, czy ten, który wrzuca do puszki. Wszystko dla wspólnego dobra. Jestem pewna, że moje dziecko otrzymuje opiekę na odpowiednim poziomie, a tak szczerze mówiąc, my mamy takie doświadczenie, że jak Agatka miała 5 miesięcy, to została uratowana przez taki sprzęt. Sprzęt, który trafia do placówek medycznych właśnie dzięki nam. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.